Prawdę mówią, że to już na pewno, no, mam dużą nadzieję, ale to już na pewno nie będzie to, ale będzie nowe. Musimy to się pogodzić. Pogodzi się musimy teraz. Na szczęście nikt nie zmieni, znaczy trąba była i nadal nie prawdziła. Tu dla ludzi ważna jest informacja, że dostaną zwrot kosztów odbudowy, a nie wycenę poprzedniej nieruchomości, bo z tego mogłyby rodzić się największe wątpliwości czy kłopoty. Ludzie odbudowują dom od podstaw i oczywiście jedyną możliwą formą pomocy jest to, aby im zwrócić pieniądze. Pytania też dotyczą ewentualnych ciężarów podatkowych od darowizn związanych z trąbą powietrzną, czy z naprawianiem szkód po trąbie powietrznej. I chciałem tylko przypomnieć, że minister finansów wydał takie zalecenie urzędom skarbowym, aby po oczywiście precyzyjnym sprawdzeniu, czy darowizna dotyczy tych właśnie tej sprawy, aby odstępowały od wymierzania podatku. Wszystko będzie dobrze. Zakładamy, że te największe straty, czyli budowa domów od początku, znajdą swój ostateczny szczęśliwy finał tak gdzieś pod koniec wiosny przyszłego roku.